Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj kolejny super ciekawy temat. Pokażę Wam, jak z takiej małej, przenośnej, akumulatorowej frezarki zrobić taki oto sprzęt. Czyli mamy tutaj stolik, mamy tutaj windę, prawdziwe podnoszenie z doskonałą regulacją. Zapraszam na film. Bardzo się cieszę, że mogę Wam już to pokazać, ponieważ parę dni mi zajęło, żeby wykonać ten prototyp, bo jest to pierwsza taka już w pełni działająca wersja, ale po kolei od czego zacząć? Najpierw siadamy do komputera i pokażę Wam co i jak. No więc jesteśmy na stronie ussadesign.com. No i co tutaj mamy? No oczywiście wchodzimy do naszego router liftera, czyli naszej windy, i oczom naszym pokazuje się cały projekt, który będzie wyglądał następująco. Oczywiście nie ma tutaj jeszcze blatu, o tym za chwilkę. Musicie tylko mieć tutaj na uwadze jedną rzecz, te wymiary, czyli od 71 do 69 mm to jest średnica frezarki, która będzie tutaj wkładana. Zobaczcie, tak tutaj wyglądają następujące te wszystkie podzespoły. Jest tego naprawdę całkiem sporo. Oczywiście mamy do tego kompletne manuale, zarówno części, jak i samej budowy, jak to wykonać. To jest to i jest jeszcze film. I ten film faktycznie również pokazuje kompletny proces tutaj budowy tego wszystkiego, składania, później frezowania właśnie miejsca w stole, no i montażu jako całość. Tutaj mamy te śruby, które nam podnoszą właśnie tą płytę w stole. Możemy również wykonać płytę na maszynie CNC albo właśnie tak jak tutaj laserowo. Jest później również montaż w stole pokazany, no i przykłady pracy również jest pokazane. To jest właśnie ciekawostka. Tutaj nasz kolega korzysta z Rhino, czyli oprogramowania troszeczkę innego niż ja korzystam, ale również Grasshoppera, czyli takiej aplikacji, która pozwala na parametryczność całego modelu. Czyli tutaj zobaczcie, jakby wpisując dany parametr, cały model nam się zmienia, przemodelowuje w zależności od właśnie tego parametru, który jest ustalony. No tutaj mamy proces przemodelowania. No i tyle. Także co? Zabieramy się w takim razie do pracy i zobaczymy, jak się ma projekt do świata rzeczywistego. Zapraszam. A tutaj nasz jeden z wydruków. Jak widzicie, mam tutaj narzędzie do usuwania, jak to się mówi, tego zadzioru, tak, na samych krawędziach. Świetna sprawa, to polecam wszystkim, bo to się używa bardzo łatwo i szybko i przyjemnie. I ta krawędź faktycznie jest super taka przyjemna, tak, dla naszych dłoni. No a teraz wkrętarka w rękę i mufy wkręcane. Tutaj będzie tych muf kilka rodzajów. Są czwórki i chyba szóstki, jeśli chodzi o gwint wewnętrzny, więc dość małe i troszeczkę większe. Te wszystkie otwory, które są w modelu wykonane, one mają tam taki jakby wewnętrzny kołnierz, również przewidziany na tą mufę, więc to się naprawdę pięknie wszystko chowa. Wkręcamy i mamy gwint super mocny i no, dla śrub, które się tam za chwilę pojawią. A tutaj śrubki, które kupiłem dłuższe, bo chyba 100 mm, a przy tym modelu, który modyfikowałem, będę musiał mieć troszeczkę krótsze. No i widzicie, Dremel i również drukowana taka, powiedzmy, no taki przyrząd do docinania pod kątem prostym. Piękna sprawa, używam to od wielu, wielu lat i działa do tej pory. Mamy również pręty stalowe,
Ja tutaj sobie wziąłem takie nierdzewne, więc to tnę i pasuje. To będzie tak naprawdę takie miejsce łożyskowania, powiedzmy, profile liniowe, można by tutaj tak to nazwać. Kolejne cięcie, rozcinam śrubę na pół, ponieważ tam jest wstawiona taka nakrętka i wszystko razem jest wbite właśnie w tą śrubę z gwintem. Bardzo ciekawy też pomysł, właśnie zobaczcie, tutaj wkładam sobie to do środka i dzięki temu będę mógł korzystać z tej śruby imbusowej u góry i imbusem będziemy przekazywać ten napęd. No właśnie, i tutaj również piękna sprawa, że nawet, słuchajcie, zostało przewidziane wysprzęglenie tej śruby, ponieważ sam napęd może być zrobiony poprzez stół, poprzez śrubę imbusową. Opcja druga to przez pokrętło, które będzie obok stołu, czy pod stołem. No i tutaj zobaczcie sam napęd, jaki jest zrobiony. Przepiękna sprawa, mamy przełożenie i ta cała śruba wkręca, jakby można powiedzieć, to nie wiem, to była ta czarna, to jest nakrętka, a cała kolumna wraz z frezarką jest jedną wielką śrubą. Tutaj natomiast jest to element odciągu. Odciąg jest rozdzielony na jedną część, która będzie pod stołem i druga, która jest nad stołem, więc możemy jakby regulować, tak? Czy jeśli będziemy chcieli sysać tylko dołem, to nie ma problemu. Jeśli dołem i górą, to również jest to przewidziane. No i skręcamy tutaj również stolik wydrukowany. Ja zrobiłem kilka różnych wersji, ale ten model, no najpierw chciałem zrobić tylko i wyłącznie na drukarce, skoro tutaj chyba największy element miał 200 mm i tutaj ciekawostka, ten element drukowany miał dokładnie 200 na 200 i drukowane było to na drukarce, która miała dokładnie 200 mm pole maksymalne robocze i to bez problemu weszło. Są te żółte nakrętki od spodu również, to są takie nakrętki, które dociskają całą kolumnę do cylindra frezarki. No i widzicie również te wymienne płytki. Jest ich dość sporo, więc możecie dobrać dokładnie do freza, które będziecie używać. A teraz jeszcze moja inna propozycja na wykonanie tego blatu. Tutaj mam akryl odlewany 10 mm. Ściągam tylko folię zabezpieczającą z góry, ponieważ będzie tutaj grawer wykonany. No jeśli bym tą folię zostawił, to wtedy oczywiście by ta laser po prostu to wszystko przytopił. No to bez sensu, chociaż widziałem, że ten grawer tak naprawdę on jest tak, że tak powiem, malutki, delikatny, że później stwierdziłem, że nawet mogłoby tutaj go faktycznie nie być. No i zobaczcie, to jest w czasie rzeczywistym cięcie akrylu 10 mm na raz oczywiście. No i krawędź jest krystaliczna. To jest po prostu piękna. No jest to jest potęga laserów CO2. I nawet tam taki malutki, taki dziwny, taki kształt, tak? Tuż przy środku. To wszystko jest super czysto przecięte. Naprawdę, jak ktoś pierwszy raz ma do czynienia z laserami dużej mocy CO2 i zobaczy właśnie cięcie akrylu, to jest po prostu mistrzostwo świata, jak to jest dokładnie wykonane. No i dobrze, i to jest płyta, którą mogę już również założyć do frezarki. To i tak też zrobimy, tak? Czyli tutaj cyk, zakładamy. No i widzicie tutaj te grawery. Tam jest taka skala naniesiona. To jest wszystko tak super delikatnie. Myślę, że nawet nie za bardzo chyba ktoś będzie z tego korzystał. Jedną rzecz tylko musiałem tutaj dorobić do tych akrylowych elementów, czyli sfazować otwory pod śruby z łbem skośnym. Tak, czyli fazujemy to i gotowe.
a tutaj te środkowe będą jeszcze większe, więc tam musiałem nawet takie dwa fazowniki użyć, różnej średnicy. Ale spokojnie, robicie to naprawdę z ręki, bez problemu jesteście w stanie to zrobić bardzo dobrze. A następną czynnością, jak widzicie tutaj, gwintownik i gwintuje otwory pod, jak to się nazywa dokładnie, to są śruby dociskowe, chyba płaskie, czy jakoś tak. One z jednej strony mają, jak widzicie, otwór na imbus, a z drugiej są zupełnie, zupełnie płaskie. I to będą śruby, które będą nam pięknie poziomować stół, żeby on był idealnie z wysokością blatu pozostałego. No i dobra, i teraz kwestia przygotowania wycięcia. Zobaczcie, ten szablon, który tutaj pokazuję, jest zrobiony z czterech elementów. Również to jest przewidziane, żeby wydrukować go na małej drukarce o małym polu roboczym. Przyklejamy to wszystko do blatu i tutaj wydaje mi się, że fresk, którego używałem, to był chyba 10 albo 12 mm średnicy. I będziemy oczywiście jechać w środku, więc możemy sobie to adresować, możemy sobie to zrobić do brzegu stołu, jak chcecie. Wiercicie jeden czy tam cztery otwory, tak jak ja tutaj zrobiłem. I najprostsza metoda świata, czyli wyżynarka w rękę i wycinamy. Oczywiście nie idealnie do linii, tylko zostawiamy dosłownie milimetr, dwa. I nie pokazałem tutaj pracy frezarką, ale wiecie, o co chodzi. Frezarka z łożyskiem i jest to zrobione do tego szablonu, który był jeszcze przyklejony. Pierwsze przypasowanie wydrukowanego tego stolika, tego blatu i pasuje doskonale. I zobaczcie, tutaj również te elementy mocujące są przewidziane dla różnej grubości materiałów. Przykręcacie to i gotowe. Koniec pracy. Ta-da-dam! Możemy w takim razie pakować to pod stół. Trzeba to lekko tutaj skręcić, żeby było krótsze. Możemy pakować. Tak. O, jeszcze minimalnie. Dobra. Wkładamy. Jeszcze tutaj trzeba odkręcić odciąg. Tak. Wkładamy. Przekręcamy. I całość pięknie tutaj pasuje. Mamy śruby montażowe. Nie za mocno. OK. Oczywiście później regulacja, to już nie będę Was zanudzał. Odciąg mogę przykręcić pod spodem. Mamy tutaj również osłonę do odciągu górnego. No i możemy opuszczać nasz frez. Damy sobie to trochę niżej. I sprzęt, słuchajcie, zamocowany. Jesteście ciekawi, jak to działa? Akumulator mogę ładować do maszyny. No i zobaczmy. Wszystko OK. No i oczywiście odciąg włączamy. Frezarka.
Fajne jest też to, że po skończonej pracy, jeśli chciałbym wykorzystać ten blat do czegoś zupełnie innego, no to mogę, odkręcając tutaj śruby, możemy sobie, słuchajcie, schować bez problemu na zero. Tak, i mam normalnie jakiś tam blat roboczy, nic mi tutaj nie przeszkadza. Także słuchajcie, na dzisiaj to tyle, ponieważ to jest temat rozwojowy. Ja tutaj przygotuję jeszcze kilka rzeczy, które chciałbym Wam pokazać na tym sprzęcie. Zrobimy do tego jeszcze ten stolik, ale to w kolejnych odcinkach. Myślę, że świetna sprawa dla wszystkich, którzy posiadają frezarki właśnie cylindryczne, bo tych modeli jest od groma, więc można dopasować tutaj przeróżne sprzęty i byle mieć właśnie ten cylinder, wtedy można takie coś sobie zrobić i pracować prawie że tak stacjonarnie, nie? No jest to, w tym momencie już to jest kawałek stolika, ale słuchajcie, równie dobrze mogłem tutaj w tym MFT zrobić otwór, zrobić to, zamocować na płasko, może być tam jakiś odkurzacz nawet podpięty i świetna sprawa. Oczywiście w opisie będzie link do autora, więc możecie pisać pytania wprost do niego. Super sprawa. Zobaczcie też jego inne prace, bo facet ma łeb jak sklep. Naprawdę genialne rzeczy robi. Tyle. Aha, jeszcze ostatnia rzecz. Tutaj było dosyć sporo druku i było tutaj kilka fajnych rzeczy, które myślę, że warto było powiedzieć, ale nie chcę Was zanudzać na domi drewno, więc kto lubi druk 3D, kto ma jakieś drukarki, chce posłuchać co i jak z tym drukiem, to zapraszam na kanał Druk 3D i za kilka dni będzie tam również film tylko i wyłącznie o drukowaniu tego zestawu. Do zobaczenia. Cześć. We'll be right back.